Studio Filmów Dokumentalnych Państwowej Telewizji Publicznej Ukrainy we współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie przedstawiają film. To są ujęcia z dokumentu szpiegowskiego. Po obaleniu komunizmu w Polsce został znaleziony w specjalnym magazynie. Na naszego bohatera czyhała ówczesna polska służba specjalna i radzieckie KGB. A był on tylko skromnym wydawcą, biednym polskim emigrantem w powojennej Francji. Ale cała jego działalność i wizjonierstwo w istotnym stopniu zadecydowały o twarzy współczesnej Polski i całej Europy. Tak jest. Jerzy Giedroyć, Magiczna siła słowa. Świat zawsze miał różne kierunki rozwoju, a ludzie są skłonni do działań koniunkturalnych. Jednak jeśli chodzi o prawdziwą wolność, niezależność, zarówno ludzi, jak i państw, największą rolę odgrywają umiejętność bycia samym sobą, niezależnym. Nie ulegania żadnym wpływom, bycie singularnym, jak powiadają naukowcy. Tylko wolność czyni prawdziwego intelektualistę. Wtedy jest on w stanie zmienić świat siłą myśli i słowa. Jerzemu Giedroyćowi to się udało. Ponad 50 lat swego życia Jerzy Giedroyć mieszkał w cichym przedmieściu Paryża, Maison Lafitte. Tam właśnie redagował założone przez siebie czasopismo Kultura. Urodził się redaktor w 1906 roku w Mińsku w Imperium Rosyjskim. Karierę zaczął w międzywojennej Polsce. Zawsze interesowały go problemy geopolityczne, a zwłaszcza w sposób szczególny Europa Wschodnia. Jestem zwierzęciem politycznym, mówił o sobie redaktor, i umiał wywierać istotny wpływ. Będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Jerzy Giedroyć połączył kulturę i politykę. W jaki sposób ukształtowała się tak konsekwentnie niezależna osobowość, jaką był Jerzy Giedroyć? W poszukiwaniu odpowiedzi wyruszymy do Warszawy i Maison Lafitte we Francji. Odszukamy zwolenników Giedroycia i spróbujemy zrozumieć, jak osoba, którą nazywano najlepszym Polakiem XX wieku, stał się niepokonanym zwolennikiem niepodległości Ukrainy, adwokatem sprawy ukraińskiej. Jak udało mu się stanąć ponad walką w powojennej Europie z jej nowymi zasadami, nowymi granicami, po przesiedleniach, konfrontacjach, krzywdach, wreszcie po doświadczeniu tragedii wołyńskiej. Kiedy bierzemy definicję polityka w ten sposób, jak to jest obecnie, to takim politykiem on nie był. Był jako polityczny mąż stanu. Okej. Ale najlepiej, myślę, on sam siebie nazwał. Zwierzę polityczne to ktoś, kto w środku, od wewnątrz, myśli w kategoriach politycznych. W 1939 rok stał się dla Giedroycia prawdziwą katastrofą. Państwo polskie, stworzone wysiłkiem i energią Józefa Piłsudskiego, istniało trochę ponad 20 lat. Zaciśnięte pomiędzy dwoma totalitaryzmami, hitlerowskim i stalinowskim, padło pierwszą ofiarą nowej globalnej wojny. Przed wojną Giedroyć dość skutecznie budował karierę jako urzędnik i dyplomata. Wojna zrujnowała jego nadzieje zarówno zawodowe, jak i ludzkie. Podobnie jak dziesiątki tysięcy Polaków, znalazł się on poza granicami własnego państwa. Rumunia, Irak, Turcja, Palestyna, Egipt. Staje się jasne, powrotu nie będzie.
тепер треба кардинально змінювати. Належить зараз драстично змінювати плани життєві і самоуріння життя. Врешті-решт він опиняється в армії. Кінцу трафя до війська генерала Владислава Андерса. Саме тут він знаходить своїх майбутніх. Власне тут і знайдує своїх найближчих приятелів, співтворців культури. Od 1943 roku jako szeregowo drugiego polskiego korpusu został wcielony do składu wojsk koalicji antyhitlerowskiej. Później Giedroyć prowadzi dział czasopism wojskowych, otrzymuje stopień oficera propagandy. Z wojskiem Andersa ląduje na Bliskim Wschodzie i tam wydaje modlitewnik w języku ukraińskim dla prawosławnych żołnierzy ukraińskich tego wojska. Po otrzymaniu w styczniu 1944 roku stopnia podporucznika czasu wojennego, Jerzy Giedroyć wyrusza w marcu z wojskiem Andersa z Egiptu do Włoch. Zostaje demobilizowany w 1948 roku. Lądujemy w Warszawie. Jest tu wydawnictwo Karta. Jego kierownika, pana Zbigniewa Gluze, inspirował przykład kultury Giedroycia. Ja wiem, że pan miał spotkanie, jednokrotnie miał spotkanie z Giedroycem. A jakie wrażenie pana było od tego spotkania, od rozmowy z Giedroycem? Ja przede wszystkim byłem bardzo wzruszony, dochodząc tam, ponieważ kultura to był mit. Zresztą wiadomo było, że to miejsce jest naznaczone, że ono jest śledzone przez wszystkie służby specjalne różnych krajów, że to jest takie samo otwarcie bramy, wejście tam, to było tak jakby wejście do innego świata wolnego. Ja byłem w bardzo specyficznym momencie, ponieważ to był sam początek 89 roku, jeszcze przed wszystkimi zmianami politycznymi, jakie w tym roku nastąpiły. I właściwie wiedziałem, że to może mieć różne konsekwencje. I było mi z tym bardzo dobrze, znaczy, że nagle jestem w takim miejscu, które z wolną Polską można utożsamiać. W archiwum Karty pokazano nam produkcję wydawnictwa Jerzego Giedroycia Instytut Literacki. Różnymi drogami, legalnie, nielegalnie, wszystkie te czasopisma, skrypty i książki z Paryża, gdzie znajdowała się drukarnia, docierały do komunistycznej Polski. Drukowano ich nawet w specjalnym małym formacie, żeby można było schować do kieszeni. Było tak od 1956 roku aż do odnowienia niepodległego państwa polskiego pod koniec lat 80. Na tych wydaniach uczono się dyskutować, obalać oficjalne kłamstwo. Uczyło się niezależnego myślenia, które zresztą zaowocowało upadkiem komunizmu w Polsce. To pan może powiedzieć, jak po wojnie we Francji Giedroyć mógł tak robić i być niepodległym naprawdę, człowiekiem swobody. Doszedłem do wniosku, że to, co nas łączy z Giedroyciem, to determinacja taka całym życiem, że się tworzy coś, o czym wiadomo, że się będzie robiło do śmierci i że się odda całą energię tej jednej sprawie. I wtedy już Giedroyć nie żył, bo to było 2 lata po jego śmierci. Ja zrozumiałem, że to akurat mogę zadeklarować. To, co on swoim życiem zrobił, to, że ja mogę powiedzieć też jako zapowiedź. I mam wrażenie, że to, że oni się mogli utrzymać w Maison Lafitte, że mogli we Francji znaleźć miejsce na stałe, że przekonali tak wielu ludzi na świecie, że są niezbędni, że przecież oni żyli głównie z prenumeraty i z reakcji ludzi, którzy czytali kulturę i dotowali ją. To byłoby niemożliwe, gdyby nie taka całopalna deklaracja, że oni nie mieli wątpliwości, że to właśnie trzeba zrobić. Myślę, że wielkość Giedroycia polega na tym, że umiał zdefiniować po pierwsze swoje życie i umiał zdefiniować cel przekraczający ustroje, granice, kraje, mieć światową wizję swojego własnego działania. I on ją wprowadził w życie w Maison Lafitte. Dzięki temu to przetrwało. Gdyby nie takie przekonanie,
całym życiem, całym sobą, całą swoją głową, że to tak ma być i będzie, nie byłoby na pewno, ponieważ także my w Polsce komunistycznej, myśmy też mieli kulturę paryską jako punkt odniesienia. Myśmy wiedzieli, że można coś zrobić, bo można robić coś bez żadnych szans na realizację. У переддень польської трагедії 1939 року, коли польської трагедії 1939 року, коли з мапи Європи дословно вимазано ціле панство Другої Речпосполітої, Єжи Гєдройч мешка в Варшаві. Він походить з роду зубожалих. Мав трохи понад 30, походив з родини зубожалих літецьких ксьонжонт і називався упертим літвінем. Bardzo kochał swój rodzimy Mińsk i nie darzył sympatią Warszawy, do której w 1918 roku repatriowano rodzinę Giedroyciów. Wobec Ukrainy interes redaktora był na tyle stały i trwały, że można go wręcz nazwać fenomenem. Giedroyć dobrze rozumiał język ukraiński i sam czytał teksty ukraińskie. Tutaj, na Uniwersytecie Warszawskim, studiuje prawo. Na ostatnim zaś roku zaczyna uczyć się historii ukraińskiej od Myrona Korduby. Później napisze: poza mną byli tam sami Ukraińcy, którzy mi się przyglądali, jak gdybym był żelaznym wilkiem. Spotkaliśmy się z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Rafałem Gabielskim, biografem Jerzego Giedroycia. A co może pan powiedzieć, a skąd pochodzi ten... Ja nie wiem, jak to można nazwać, sentyment Giedroyca do Ukraińców. Czy to był... Nie, to właśnie on o tym mówił, to nie jest sentyment. To jest, on o tym wielokrotnie mówił, polityka wobec kwestii ukraińskiej nie wynika z sympatii, tylko z interesu politycznego, polskiego i ukraińskiego. To znaczy, jeśli Polska chce utrzymać status państwa niepodległego, i próbować, jeśli nie wyciszyć, to w każdym bądź razie obniżyć poziom wewnętrznego napięcia, myślę o polityce mniejszościowej, no to trzeba szukać porozumienia. No. Jeśli Polska chce mieć poczucie bezpieczeństwa ze strony Rosji, no to trzeba tutaj grać kartą ukraińską, ale nie po to, żeby ją wykorzystywać, nie z powodów taktycznych, tylko z powodów, które on definiował jako takie, które się opłacają Ukraińcom i Polsce. Więc tutaj nie ma sentymentów i emocji, tylko w jego przekonaniu to jest chłodna kalkulacja, którym to sposobem myślenia on stara się z różnym skutkiem wychodzić do przedstawicieli życia politycznego ukraińskiego. To można mówić, że on był po prostu pragmatykiem. Oczywiście tak. Nie nazywał się ukrainofilem, choć moim zdaniem nim był. Mówił: moje zainteresowanie Ukrainą to nie są emocje, to po prostu podejście pragmatyczne. Ale to nie jest do końca prawdą, w mojej opinii osobistej. Piłsudski chyba jest drogowskazem dla Giedroycia. Również w jego podejściu do wielu spraw, między innymi początek jego myślenia o relacjach z Litwinami, Ukraińcami i Białorusinami. Jerzy Giedroyć pisał: właśnie Polacy jako naród państwowy ponoszą odpowiedzialność za to, jak w polskim państwie traktowano Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i Żydów. Zarówno przed rozbiorami Polski, w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Zaczął o tym myśleć jeszcze przed wojną. To popularne w przedwojennej Polsce wydanie założył je Jerzy Giedroyć. Od 1931 roku był to Bunt Młodych, który w 1937 zmienił tytuł na Politykę. Jednocześnie Giedroyć pracował jako sekretarz wiceministra rolnictwa, potem w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Przed wojną, jeśli się przyjrzymy jego aktywności zawodowej, to ono się dzieliło na dwie części. To znaczy on był rano w ministerstwie i pracował jako urzędnik, po czym kończył pracę w ministerstwie i szedł do redakcji i zajmował się redagowaniem pisma.
Już pod koniec życia Giedroycie się zapyta o to, czy nie chciał kiedykolwiek uprawiać praktycznej polityki lub objąć jakiś urząd państwowy. Nie, nie, powie Giedroyć. Polityka mnie cały czas zaczarowywała, ale jestem osobą, która woli chodzić własnymi drogami. On pojmował swoją rolę dziennikarza, redaktora, właściwie bardziej niż dziennikarza, praktycznie politycznie. On wielokrotnie mówił przed wojną i po, w momencie, kiedy kierował kulturą, ja nie jestem redaktorem, ja w zasadzie jestem politykiem, który używa pisma jako narzędzia popularyzowania poglądów czy przekonań, które wydają mi się ważne. Wywierać wpływ na opinię społeczną, przez nią zaś na świat polityki i wymuszać na rządzących prowadzenie polityki zgodnej z interesami Polski. To było hasłem Jerzego Giedroycia. W autobiografii Na cztery ręce Giedroyc pisze, że on był szarej ewidencji. Szara eminencja to znaczy osoba, która w sposób nieoficjalny próbuje wpływać na swoich, na osoby, które mogą podejmować decyzje polityczne, żeby one coś robiły. On chciał wpływać nie tylko pismem, ale wpływać także na działania władz, mając świadomość, że jest osobą niskiego szczebla, znaczy, że jest urzędnikiem niskiej rangi. To jest taka jego skłonność właśnie interesowania się sprawami publicznymi i jeśli miał jakieś pomysły, a uważał, że te pomysły warto jest przynajmniej przedstawić, no to to robił. I do końca życia tak było, czy nie? Można tak mówić? Po 89 roku tak. To znaczy on w nieoficjalny sposób, telefonicznie albo w momencie, kiedy osoby, które pełniły funkcje publiczne, przyjeżdżały do kultury, no on przekazywał jakieś sugestie. Najczęściej były to sugestie wynikające z krytyki. On mówi, że on się potwornie peszył, zdaje się, nie wiem, czy to jest prawda, mówi, że on nigdy nie wygłosił jakiegoś przemówienia publicznego, dlatego że czuł się strasznie stremowany. I z tego powodu on nie wyobrażał sobie siebie w takiej typowej roli politycznej, to znaczy no nie tylko jakiegoś przywódcy wiecowego, ale nawet posła, nawet osoby, która by funkcjonowała w jakichś większych strukturach politycznych. Stąd jest przekonanie o tym i dążenie do tego, żeby pisma i książki, które wydaje, uczynić instrumentem uprawiania polityki, to znaczy stawiania w piśmie i w książkach zagadnień politycznych, które wydawał się ważne i poddawania tych zagadnień dyskusji, bo on pojmował, czy definiował siebie jako redaktora nie w taki i funkcję swoich pism, nie w taki sposób, że chciał narzucać opinię, tylko chciał poddawać pod dyskusję. Udało mu się utworzyć dookoła buntu młodych i polityki ciekawe środowisko intelektualne, swoisty ośrodek polityczny. Przy każdej okazji Giedroyć oraz autorzy jego kręgu wskazywali błędy w polityce państwowej wobec Ukraińców. Jerzy Giedroyć za sprawą redagowania dwóch pism Buntu Młodych i Polityki włączył się aktywnie w życie polityczne II Rzeczypospolitej. Kontynuował w jakiś sposób myśl polityczną Józefa Piłsudskiego, mówiącą o federalizacji narodów i zastanawiał się wówczas, jaka będzie rola Polski. To skwer Jerzego Giedroycia w Warszawie przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Połączono Giedroycia z Piłsudskim. Połączono w zasadzie logicznie. Od dziecka Giedroyć pamiętał ten kult Piłsudskiego panujący w jego rodzinie. Jednak sam mówił: idee Piłsudskiego leżą u podstaw moich poglądów, ale zostały w pewien sposób zreformowane. Piłsudski nie do końca sobie zdawał sprawę z trudności. Nie dostrzegał tego, że narody wschodnie nas się boją. Dlatego w polityce wschodniej nie optuję za żadną federacją. Dla mnie kwestia niepodległości państw wschodnioeuropejskich jest rzeczą najważniejszą. Są artykuły Dońcowa w Buncie Młodych i w polityce. To znaczy, że chciał on pokazać różne sposoby myślenia o Ukraińcach. Różnorodność myśli politycznej Ukraińców i nie mogło tam nie być Dońcowa. Po prostu Giedroyć taki był.
Przez całe życie Giedroyć będzie zwalczał komunizm, ale nie tylko. Nie akceptował również emigracyjnego rządu w Londynie. Ten rząd żył przeszłością. Niepodleganie żadnej sile politycznej, pozostawanie samodzielnym, to jest swoistą postawą Giedroycia. W sierpniu 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego giną rodzice Giedroycia. Coraz cieńsze stawały się nici łączące go z Polską. Maison Lafitte jest znany przede wszystkim jako zamek XVII wieku, zbudowany według projektu architekta François Mansart. Latem jest tu pełno turystów, natomiast po II wojnie światowej, kiedy Jerzy Giedroyć z przyjaciółmi znalazł się w Maison Lafitte, było inaczej. O ówczesnej Francji Giedroyć wypowiedział się z właściwą sobie wstrzemięźliwością. Sytuacja była dość nieprzyjemna. Ogólnokrajowa gazeta komunistyczna Humanité piętnowała go z przyjaciółmi jako bandytów z armii Andersa. I chodzi nie tylko o to, że wtedy we władzy byli francuscy komuniści. Dla Giedroycia istniały inne niebezpieczeństwa. We Francji aktywnie działały radzieckie służby specjalne. Pod pozorem poszukiwania kolaborantów nawet na ulicach porwano byłych obywateli ZSRR. I Giedroyciowi, który urodził się w Mińsku, polecono zmienić w dokumentach miejsce urodzenia na Warszawę. Giedroyć nie ubiegał się o obywatelstwo Francji i pozostał do końca życia uchodźcą politycznym. Maison Lafitte jest często nazywane miastem koni, ponieważ jest tu wspaniały hipodrom. W Maison Lafitte urodził się Jean Cocteau, mieszka tu aktorka Marina Vladi, zamożne paryskie przedmieście. Do 1954 roku Instytut Literacki znajdował się w tym budynku przy Avenue Corneille. Co prawda po wojnie nie wyglądał tak imponująco. Wysoki czynsz i pretensje właściciela skłoniły do poszukiwania innego mieszkania. Jednak to właśnie tutaj Giedroyć i jego przyjaciele, pełni energii i wiary we własne siły, zaczęli swoje dzieło. Od 1954 roku Instytut Literacki i Kultura znajdują się przy Avenue de Poissy na granicy miasteczek Maison Lafitte ta Menil-le-Roi. Zdaniem pana, co pan думал o tym? Dlaczego Giedroyć został tutaj, we Francji? Nie we Włochach, nie w Londynie, a tutaj. Instytut Literacki, który powstał w 1946 roku w Rzymie jeszcze jako agenda armii Andersa, był pierwotnie wydawnictwem, które miało publikować książki dla żołnierzy polskich z armii Andersa. Ale ta armia została rozwiązana. Żołnierze się rozproszyli po całym świecie. Dość szybko okazało się, że nie ma nabywców na te książki, że to jak gdyby nie ma dalej sensu kontynuować. I wtedy właśnie postanowili w te kilka osób, w czym brał udział również Gustaw Henning Grudziński, założyć miesięcznik Kultura i wydawać książki w swojej własnej serii wydawniczej. Ale Kultura była zawsze nastawiona na Polskę, na kraj. I otóż po prostu Paryż był znacznie bliżej Polski niż Rzym. Nie w sensie kilometrów.
czyli instytucji dla Polski niezwykłej wagi założonego po przegranym powstaniu listopadowym. Ten pałacyk Lambert na wyspie Świętego Ludwika zakupił książę Adam Czartoryski, który był premierem rządu Polski. I to był najważniejszy w XIX wieku ośrodek emigracji polskiej. To jest taki symbol tak zwanej pierwszej emigracji. Bo emigracja, do której należy Jerzy Giedroyć i wszyscy jego najbliżsi współpracownicy, to jest tak zwana druga emigracja wojenna po II wojnie światowej. Więc to jest bardzo historyczny mebel. Zresztą redaktor Jerzy Giedroyć często powtarzał i w listach, i do różnych swoich współpracowników na początku swojego pobytu we Francji, że on także będzie miał swój Hotel Lambert. No i miał w końcu, bo wybudował to Maison Lafitte, praktycznie z niczego stworzył najważniejszy polski ośrodek polityczny i kulturalny po II wojnie światowej, czyli miał rzeczywiście swój Hotel Lambert. To są wszystko obrazy Józefa Czapskiego, czyli jednego z współzałożycieli Instytutu Literackiego, jednego z najbliższych współpracowników redaktora od początku istnienia Instytutu Literackiego. To są oleje z początku lat 60. No i tam, kto tam? To jest Józef Łobodowski akurat, bardzo barwna postać. To jest poeta polsko-ukraiński, który mieszkał w Madrycie. Poniżej jest portret redaktora Jerzego Giedroycia. I jeszcze poniżej to jest Stefan Kisielewski, który też od początku współpracował z redaktorem jeszcze przed wojną w Buncie Młodych. Tak. Powyżej, po lewej stronie jest Gustaw Herling-Grudziński, który jak wiadomo mieszkał w Neapolu, ale przyjeżdżał tutaj co dwa miesiące na miesiąc i był przez kilkadziesiąt lat bliskim współpracownikiem redaktora. Ten portret Marka Chłaski. Kultura bardzo go promowała w środowisku francuskim i w ogóle międzynarodowym. No i ten... No i wreszcie to jest Bohdan Osadczuk. Był absolutnie wybitnym człowiekiem i to był jego taki największy łącznik redaktora Giedroycia ze środowiskiem ukraińskim emigracyjnym. Przed upływem 10 lat po tragedii wołyńskiej, która, jak się wydawało, na zawsze poróżniła Polaków i Ukraińców, Giedroyć już mówi o pojednaniu. Jerzy Giedroyć zwraca się z propozycją współpracy do Ukraińców w Ameryce, co wydaje się Polonii krokiem nie do pomyślenia. Panie Aniu, co to jest? To jest listowanie tego redaktora z Lawrynienką? Tak, tu jest teczka, w której jest cała korespondencja z Jurijem Ławrinienko. Mamy listy, które otrzymywał redaktor i mamy kopię Jerzego Giedroycia. Ławrinienko pisał po ukraińsku, a redaktor pisał po polsku. Proszę popatrzeć. Albo na maszynie. Autograf Jurija Ławrinienko. Wielmi szanowny, drogi panie. Szanowny, drogi panie redaktorze. Tytuł antologii miał brzmieć w taki mniej więcej sposób. Antologia 1917-1932, poezja, proza, dramat, esej. W liście Jurij Ławrynienko pisze o pracy literackiej, którą w Nowym Jorku wykonuje na zlecenie Jerzego Giedroycia. Będzie to zbiór najlepszych utworów literackich radzieckiej Ukrainy, do której redaktor proponuje tytuł Odrodzenie rozstrzelane. Kiedyś Jurij Ławrynienko zaproponował ten symboliczny tytuł i Giedroyciowi on się spodobał.
W jednym z listów Wawrynenko pisze do Giedroycia: serdecznie jestem panu wdzięczny za pańską inicjatywę i gotowość pomagania Ukraińcom w realizacji tego, co jest ich świętym obowiązkiem. Dużo wiem w tym obszarze, ale obawiam się, że musiałbym odkryć dla samego siebie niejedną Amerykę. Potrzebna jest praca badawcza. Co przypominam? Wtedy byłam nastolatkiem. Generalnie tylko pamiętam tatę przy stole, przy maszynie do pisania. Chmura. On palił papierosy, cały czas dym dookoła niego. I kiedy chciałam coś od niego dostać, to przychodziłam. Musiałam ciągnąć go za brodę i on się nie odwracał do mnie, nie patrzył, tylko mówił. Cały czas nad tym pracował i bardzo się o to martwił. I Giedroyć nagrył go, bo chciał to mieć w pewnym terminie. Od początku lat 50. Jerzy Giedroyć szuka dialogu z ukraińskimi intelektualistami. Zaprasza do współpracy w swoich wydaniach Jurija Szewilowa, Jewgena Małaniuka, Leonida Mosendza, Borysa Łowieckiego, Iwana Łysiaka-Rudnickiego, Jurija Wawrynenkę, którzy po wojnie znaleźli się na kontynencie amerykańskim. Giedroyć jest przekonany, że zmiany w Polsce w połowie lat 50. stały się dzięki literaturze. To znaczy, również na Ukrainie może tak być. Właśnie dlatego redaktor tyle wysiłku poświęca wydaniu antologii ukraińskiej. W sytuacji, kiedy Rosja jest jednym z dwóch supermocarstw, on, mając poczucie siły Związku Sowieckiego, jest przekonany o tym, że ona nie będzie wiecznie trwać. I pyta się, a co będzie z Polską, z narodami, które żyją koło Polski, w momencie, kiedy Związek Sowiecki się rozpadnie. No. Polska nigdy nie będzie mogła się czuć bezpiecznie, ani w sensie geopolitycznym, ani w sensie wewnętrznym. No, po wojnie się to zmienia, bo nie ma mniejszości ukraińskiej, bez porozumienia z Ukraińcami. To wobec Rosji, prawda? To znaczy, że to jest jedna z najważniejszych, to jest jedno z najważniejszych zadań o charakterze geopolitycznym. To znaczy doprowadzenie do porozumienia, czy nawet pojednania z Ukraińcami, ale także z innymi mniejszościami w Polsce, wschodnimi. No tyle tylko, że mniejszość ukraińska jest największa, najlepiej zorganizowana i stanowi największy problem. Daleko większy, daleko poważniejsze zagadnienie niż mniejszość białoruska czy litewska. Misja kultury służy właśnie temu, żeby ze sobą rozmawiać, znaczy, żeby się przygotowywać do sytuacji, w której Rosji nie będzie, żeby się, jest takie zdanie właśnie Mieroszewskiego, żebyśmy się nie spotkali z karabinami w dłoni na moście w Przemyślu. Spotkanie, które będzie wykorzystane przez Moskwę. Strategia geopolityczna Jerzego Giedroycia, opracowana z Juliuszem Mieroszewskim, powstała po zakończeniu II wojny światowej. Po rozpadzie obozu socjalistycznego nadal pozostaje aktualna. Jest skrótowo nazywana ULB – Ukraina, Litwa, Białoruś. Oczywiście plus Polska. To znaczy sojusz czterech krajów wschodnioeuropejskich. Jego celem jest przeciwdziałanie nie tylko moskiewsko-radzieckiemu zagrożeniu. Giedroyć jest przekonany, że ZSRR na pewno upadnie i tak się stało. Jednak zagrożenia są nie tylko ze wschodu, lecz również z zachodu. ULB to potężny środek ich neutralizacji. Polska zaś w tym sojuszu nie powinna mieć jakichś preferencji. Ma ona prawa równe ze wszystkimi. Takie podejście nie mogło się spodobać wielu prenumeratorom, którzy utrzymywali kulturę. Mogły wystąpić trudności finansowe, jednak Giedroyć pozostaje nieugięty. Na początku lat 50. w swojej działalności wydawniczej czyni on kroki, które miały potwierdzić żywotność koncepcji ULB. I również dążenie Polaków do sojuszu z narodami, które w przeszłości były częścią Rzeczypospolitej. Mam w ręku numer kultury z 1952 roku. Tutaj jest opublikowany artykuł, który wywołał prawdziwy skandal. To artykuł Józefa Łobodowskiego. Przeciw upiorom przeszłości. Ja wiem, że ten artykuł był
dyskutowany i bardzo. Szalenie dużo było listów do redakcji później, ale proszę, to jest ważne, co jest pod... A tu napisano, że redakcja kultury... A tu jest napisane, że redakcja kultury zgadza się z poglądami autora. Ja pamiętam, że nieprzyjemna taka reakcja była w emigracji polskiej. To jest zasadnicze podejście do granic wschodnich Polski i uznanie, że Ukraina powinna być niepodległa. Dla Polaków Lwów zawsze odgrywał i odgrywa szczególną rolę. Tutaj są pochowani obrońcy Lwowa, Polacy, którzy walczyli przeciwko zachodnioukraińskiej Republice Narodowej w latach 1918-1919 i przeciwko bolszewikom w 1920 roku. Ten cmentarz, który się nazywa Cmentarz Orląt, został brutalnie zniszczony w czasach ZSRR. Odnowiony został już w czasach niezależnej Ukrainy, kiedy Polska i Ukraina poczyniły kroki ku wzajemnemu zbliżeniu. To wszystko potwierdziło żywotność koncepcji Giedroycia. Podkreślała ona m.in. konieczność pozostawienia wzajemnych krzywd historycznych w przeszłości, ruchu dalej i rozwijania stosunków dobrosąsiedzkich. Pozostawcie Lwów Ukraińcom, Wilno Litwinom, a Mińsk Białorusinom. Takie hasło głosi w 1952 roku Kultura, publikując odezwę ojca Majewskiego. A to oznacza, zapomnijcie swoje resentymenty, powojenne wschodnie granice Polski są nietykalne. Było to nieoczekiwane dla wielu czytelników kultury i bardzo odważne. Szczególny stosunek redaktor żywił w stosunku do Symona Petlury. W Telewizji Polskiej zainicjował produkcję filmu dokumentalnego Trudne Braterstwo o partnerstwie wojskowym Petlury i Józefa Piłsudskiego. Redaktor oczywiście poinformował o tym czytelników kultury. 2 lata przed śmiercią w notatkach redaktora Jerzy Giedroyć napisał: grupa filmowa Kontakt Mirosława Chojeckiego przygotowuje film telewizyjny poświęcony atamanowi Symonowi Petlurze, umowie polsko-ukraińskiej oraz wspólnej walce z bolszewikami w roku 1920. Film będzie obejmować okres od 1918 do 1926 roku, zamknięty zamordowaniem Symona Petlury w Paryżu. W filmie jest ujęcie, na którym Jerzy Giedroyć, który miał wtedy już 92 lata, na cmentarzu Montparnasse w Paryżu odwiedza grób Symona Petlury. To była nie pierwsza jego wizyta tutaj. Nic nie jest wart ten działacz, który nie umie płynąć pod prąd. W 1958 roku telewizja francuska pokazuje odcinek o Symonie Petlurze. Jest on przedstawiony wyłącznie w negatywnym świetle, między innymi jako inicjator wielkich pogromów żydowskich na Ukrainie. Ten wątek będzie się powtarzał w mediach francuskich przez następne dziesięciolecia. Jasne, że Giedroyć nie był w stanie darować tego propagandzistom telewizyjnym. Publikuje on w Kulturze artykuł, w którym obala oszczerstwo. Ponadto pokazowo przychodzi tu, na paryski cmentarz Montparnasse. Składa kwiaty na grobie Symona Petlury, w ten sposób wykazuje szacunek do jego pamięci.
Giedroyciowi naprawdę udało się zgromadzić dookoła siebie unikalną grupę osób podzielających jego poglądy. Podczas wojny poznaje Józefa Czapskiego i Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Nawiązuje bliskie stosunki przyjacielskie z Zofią Herz i jej mężem Zygmuntem. Wtedy też Giedroyć zaprzyjaźnił się z Judziuszem Mieroszewskim, wiodącym publicystą kultury. Przed wojną współpracował z publicystami braćmi Bocheńskimi i przyszłym noblistą Czesławem Miłoszem. Ci ludzie stworzyli kulturę. Giedroyć to będzie Proust. Czapski będzie Kami. Herz będzie Rabelais. Rabelais. Juliusz Mieroszewski to był Mérimée. Natomiast, co jest zaskakujące, w tych materiałach pani Zofia Herz nie ma żadnego kryptonimu. Tak antykomunistyczna, że oni od razu założyli, że nie ma możliwości jej rozpracowania, że w ogóle to jest kobieta tak żelazna. Z doniesienia agenta Riska. Zofia Herz, bardzo energiczna, nienawidzi Związku Radzieckiego i komunizmu w ogóle. Ma nieprzyjazny stosunek do Polski. W redakcji odgrywa ważną rolę. Zygmunt Herz. Jest oportunistą i sybarytą. Lubi dobrze zjeść, jeszcze bardziej wypić, gra w kulturze konspiracyjną rolę. Zajmuje się przeważnie transportem. Brat Jerzego Giedroycia, Henryk, odgrywa w redakcji rolę analogiczną do roli Herca. Polityką się nie interesuje. Józefa Czapskiego widziałem tylko raz podczas śniadania. Zrobił na mnie wrażenie zagubionego staruszka. Działalność Giedroycia komuniści ocenili jako niebezpieczną. Nie wolno dopuścić, żeby paryska kultura miała taki wpływ na przebieg życia w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Za domem w Maison Lafitte szpieguje się. Próbują uniemożliwić działalność wydawnictwa Instytut Literacki. Był tutaj kiedyś Cyrankiewicz, czyli premier PRL-u za czasów Gomułki. Józef Cyrankiewicz. Który próbował przekonać generała de Gaulle'a, że należy coś zrobić z tą grupą, która destabilizuje stosunki polsko-francuskie. Ośrodkiem Giedroycia. Na co, jak opowiadają ludzie, którzy podobno byli świadkami, tej sceny, generał de Gaulle z właściwą sobie wyniosłością odpowiedział, że panie premierze, my żyjemy w wolnym kraju, ja nie mam żadnego wpływu na to, co robi jakieś wydawnictwo w Maison Lafitte. I w ten sposób zbył te sprawy. Wiadomo, że były dwie interwencje PRL-u bardzo wysoko u władz francuskich, żeby w jakiś sposób doprowadzić do likwidacji Instytutu Literackiego. Obie były przez Francuzów bardzo kategorycznie odrzucone. W Warszawie w Archiwum Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej pozwolono nam na zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi wydawnictwa Instytut Literacki. Dla każdego z jego współpracowników, oprócz Zofii Herz, założono specjalną sprawę. Osoby, które kontaktowały się z kulturą paryską lub byli jej autorami, też miały teczki. Tych ludzi intensywnie inwigilowano. Instytut Literacki powstał przy drugim korpusie polskim generała Władysława Andersa i znalazł się w zainteresowaniu służb wywiadu, służb wojskowych, drugiego zarządu. Że decyzje zapadały, wziąwszy pod uwagę rozpracowanie paryskiej kultury, na najwyższych szczeblach państwowych. Po objęciu władzy w 1956 roku przez Władysława Gomułkę, polskie służby specjalne istotnie wzmocniły swoją działalność przeciwko Giedroyciowi i jego kulturze. Wtedy inwigilowane osoby dostały kryptonimy. W ten sposób dom w Maison Lafitte występuje pod nazwą Agora. W tłumaczeniu ze starogreckiego to oznacza miejsce zebrania, plac. Tym służby specjalne się nie pomyliły. Dom kultury zawsze był miejscem zebrania zarówno ludzi, jak i myśli. W jaki sposób dotrzeć do zespołu Instytutu Literackiego, ewentualnie zbierać jeszcze informacje na jego temat, a najlepiej byłoby jakby zwerbować osobę z środka z zespołu kultury,
i ona działałaby na rzecz komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Jeden z takich tajnych współpracowników, który jeździł od początku lat 60., był kiedyś żołnierzem drugiego korpusu. Był znanym pisarzem krakowskim. I ponieważ dużo Polaków po 56 roku wyjeżdżało za granicę, miało taką możliwość, on również nagle zjawił się w Paryżu, w Maison Lafitte. Stworzył plan siedziby kultury, rozrysował parter, pierwsze piętro, gdzie był gabinet pana redaktora. Charakterystyki napisane przez tajnego współpracownika lub przez innych tajnych współpracowników, którzy przyjeżdżali do Maison Lafitte, stanowiły podstawę do tworzenia kolejnych operacji. Zygmunta Herca, rzekomego oportunisty i sybarytę, próbowano zwerbować, obiecując mu wielkie pieniądze. Operacja trwała przez 5 lat, lecz plan komunistycznej służby specjalnej się nie powiódł. A jak wyglądała ta próba zawerbowania pana Herca? Pan Jerzy Giedroyć, redaktor, postrzegany jest jako osoba nieufna, trudna. Pani Zofia jako żelazna dama, strzegąca kultury. I na tym tle jest szereg wypowiedzi dotyczących Zygmunta Herca jako bon vivant. Niezadowolony ze swojej sytuacji, dlatego że żona się nim nie interesuje. Kocha ludzi, lubi się z nimi spotykać, w przeciwieństwie do Jerzego Giedroycia. Napić się z nimi wina oczywiście. Funkcjonariusze komunistyczni dochodzą do wniosku, że mają osobę, którą będzie najłatwiej zwerbować. I trzeba powiedzieć wprost, że wpadają w sidła, w pułapkę zastawioną przez Jerzego Giedroycia. To był obraz troszeczkę robiony również przez samych zespół, zdając sobie sprawę, że przyjeżdża wiele osób z kraju, które zaraz po powrocie donosi na nich w Urzędzie Bezpieczeństwa. Muszę przyznać, że nie udało im się zwerbować nikogo z tego bliskiego, zasadniczego zespołu, natomiast udało im się zwerbować panią Marię Łamzaki, która była sekretarką Instytutu Literackiego. Współpracownicy komunistycznej służby specjalnej wystąpili w roli niestrudzonych i dobrych autorów życiorysa Giedroycia. Dzięki nim mamy dziś te wyjątkowe nagrania. To on, Jerzy Giedroyć, wcale niepodobny do największego wroga Polski Ludowej. A co pan думa, jak można ocenić działalność Giedroyca jako redaktora i jako dyrektora wydawnictwa? Na czym polega sekret jego sukcesu? Nawiązywanie kontaktu z bardzo szeroką grupą autorów czy osób, które mogłyby być przydatne dla pisma. I bez względu na to, jakie te osoby miały, no można tak powiedzieć, właściwie przekonania, to znaczy niekoniecznie przekonania, które odpowiadały Giedroyciowi, to znaczy były identyczne z jego przekonaniami, ale jeśli uważał, tutaj też można użyć słowa pragmatyka, to był bardzo pragmatyczny redaktor, jeśli uważał, że to dotyczyło pisarzy, literatów w okresie powojennym, publicystów przed, że jakaś osoba może być przydatna, może być pomocna jego pismu, tym pomysłom politycznym, który on stawiał, no to nawiązywał kontakt. To był kontakt zresztą przed wojną i po wojnie także głównie epistolograficzny, listowny. I dzięki temu zbudował zarówno przed wojną, w większym stopniu po, no to jest dłuższy czas, taki zespół ludzi, takiej zewnętrznej redakcji, no praktycznie rzecz biorąc rozsianej po całym świecie. Redaktor był tylko jeden. Aha. O wszystkim tutaj decydował redaktor. Kiedyś było anegdotyczne oświadczenie redaktora w jednej z kultur, że dostają często zapytania, co to znaczy zespół kultury. Otóż zespół kultury to znaczy JG, GJ, Jerzy, redaktor, książę i tak dalej, i tak dalej. On odpowiedział w sposób taki anegdotyczny, ale to nie odbiegało prawdzie, bo zespół, ale którym absolutnie autorytarnie panował i najważniejsze decyzje podejmował Giedroyć i nikt inny absolutnie.
Żeby autorytarnie rządzić, trzeba mieć prawdziwy autorytet. Wymagać przede wszystkim od siebie, dopiero potem od innych. Własne teksty Giedroyć nie publikował często, ale potrafił pozyskać innych autorów, jak mawiał tych, kto miał coś do powiedzenia. Chyba dlatego nazwał kiedyś siebie reżyserem. Był on również reżyserem-redaktorem o potężnej samodyscyplinie. Tutaj na parterze toczyło się życie Instytutu Literackiego. Tu są pokoje Giedroycia i jego współpracowników. A to pokój, w którym przed wysyłką pakowano czasopisma Kultura. Dzień tutaj, no, Kulturę. Jak to się zaczynało? Znaczy, wchodziłem powiedzmy o godzinie 10 tym korytarzem od tyłu i pierwszą osobą, którą widziałem, to był właśnie Jerzy Giedroyć, który tam właśnie w kuchni, mniej więcej, to wiadomo, od godziny 7 rano. To było śniadanie? To było takie pierwsze śniadanie, które on sobie nawet sam przygotował. Tu oczywiście zawsze była jakaś pokojówka, była jakaś kucharka i tak dalej. On sobie to śniadanie sam przygotowywał i przychodził listonosz. I co przynosił? No, przynosił przede wszystkim korespondencję bardzo obfitą. Pierwszą rzecz, którą na tym stole w kuchni robiono, selekcjonował też kiedyś tą korespondencję taką polityczną czy redaktorską do niego, prawda? To on po prostu siedział tam na kuchni? Siedział sobie tam 4 godziny. To był jego azyl, to jest pokój, w którym prowadził prywatne życie. Na dole była redakcja, gdzie wszyscy się mieszali z sobą, odbywała się praca. Natomiast prywatne życie, wieczory i noce redaktor spędzał w tym właśnie pokoju. Z takim kominkiem. Redaktor, to jest wiadoma sprawa, sam o tym mówił, bardzo mało spał. Właściwie od dzieciństwa spał 3-4 godziny w nocy. I tutaj przy tym kominku również pracował i czytał po prostu. Bardzo lubił, czytał nie tylko poważną literaturę, maszynopisy do kultury, bardzo lubił rozmaitego rodzaju westerny, kryminały, także to był taki azyl jego, po prostu azyl. No i oczywiście niezmiennie tutaj palił papierosy przy tym kominku, wyciągając jednego za drugim. A co to za ikony? Ja nie rozumiem, jak to... W tej chwili leżą tutaj na łóżku, na którym spał redaktor Giedroyć, wisiały tu w tym rogu pokoju. Redaktor Giedroyć te kilkanaście lat spędził w Mińsku, stąd jego wschodnie zainteresowania. Zresztą, co ciekawe, w testamencie swoim poprosił o mszę katolicką, ale poprosił, żeby zrobić też w cerkwi w Paryżu panichidę dziewiątego dnia. Panie prezes, ale jak to można potraktować? No to można potraktować tak, że redaktor, on się nie czuje do końca, że nie można powiedzieć, że jest tylko Polakiem. Redaktor uważał się, że trochę za takiego bezpaństwowca. To znaczy jego ojczyzną była cała Europa Wschodnia. Nigdy w życiu nie myślałem, że znajdę się tutaj. W Maison Lafitte, w tym domu, w gabinecie redaktora. Nigdy nie myślałem, że będę mógł dotknąć jego rzeczy, notatnika. Tutaj szczególnie głęboko się rozumie, że redaktor to wyjątkowy człowiek. On sam stworzył tę wyspę wolności. Sam zrobił wszystko, żeby jego słowa jednak uzyskały tę magiczną moc.
Narrator profesor Jurij Szapował. Reżyser Iryna Szatochina. Scenariusz Iryna Szatochina, Jurij Szapował. Zdjęcia Wołodymyr Targoński. Szczególne podziękowanie Instytutowi Polskiemu w Kijowie, Archiwum Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Zespołowi Instytut Literacki Kultura oraz ambasadorowi Ukrainy we Francji Olegowi Szamszurowi, panowi Nedimowi Useinowi oraz pani Antoninie Berozowenko. Kijów, 2016 rok.